Jeszcze kilkanaście dni temu, tutaj, dokładnie w tym miejscu, znajdowała się pętla autobusowa. Teraz już jej tutaj nie ma, a jest budowa metra lazurowa. Zaczynamy! Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć i czym Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy do metra. Znajdujemy się bezpośrednio nad stacją metra Bemowo, która jest aktualnie po tej stronie Wisły ostatnią stacją drugiej linii metra. Po drugiej stronie Wisły mamy stację metra Prudna, która jest już i będzie przez najbliższy okres czasu stacją kręcą. Natomiast tutaj buduje się już dalszy odcinek. Metro z Bemowa, ze stacji metra Bemowo, dojedzie dalej na Bemowie do stacji Karolin przez stację Lazurowa i Chrzanów. A dziś zatkniemy sobie dokładnie, jak wygląda budowa. Zaczynając od elementów technicznych, które są oczywiście niezbędne do budowania całej infrastruktury metra, wliczając to tunele, bo tunele są robione tarczami TBM, a tarcze TBM trzeba też wyciągnąć później z ziemi i właśnie to będzie w tym miejscu realizowane. Komoda demontażowa KD04 będzie się znajdować tutaj dokładnie za wyjazdem z tej ulicy, po teraz jak patrzymy na ujęcie lewej stronie bezpośrednio Górczewskiej, będzie komoda demontażowa, czy będzie się znajdować też bezpośrednio pod jezdnią, tego nie wiemy, czy lub tramwajowy zostanie zamknięty podczas budowy tego miejsca, tego nie wiemy, to wszystko jest na razie jeszcze ustalane, a przynajmniej nie jest to informacja, która jest już rozpowszechniona i wszyscy o niej wiedzą. Natomiast stąd dalej metro będzie oczywiście jechać pod ziemią, na mniej więcej poziomie minus 2, jak to wygląda w skali pasażera, do kolejnej stacji, stacji Lazurowa, która aktualnie się nazywa Osiedle Górczewska, jeżeli chodzi o zespół przystankowy. Po lewej stronie możecie zobaczyć nową pętlę autobusową, bo stara jest aktualnie całkowicie zamknięta. Też, co warto podkreślić, to jest to, iż przejścia podziemne będą pod bezpośrednio Górczewską. Tak mniej więcej jak po prawej stronie widzicie przejście dla pieszych. W tej orientacji będzie przejście dla pieszych, po drugiej stronie ulicy Górczewskiej będzie winda i schody. Natomiast sama pętla autobusowa, która w tym miejscu jest, jak widzicie, już jej nie ma. Jest wyburzona teraz, ponieważ trwają już prace bezpośrednio przy zadysie wyrównywaniu całego przestrzeni pod przyszłą stację metra. A tutaj po drugiej stronie ulicy Lazurowej nie ma drugiego wyjścia ze stacji metra. Nie będzie budowane niestety. Cały czas to się nie zmieniło. Natomiast to nie zmienia faktu, że sama stacja jest oczywiście budowana. O ile największym elementem, który się zmienił od ostatniego filmu, jest to, że pętla autobusowa została całkowicie wyłączona z użytku i teraz tam trwają prace rozbudkowe przy niej, o tyle możemy zobaczyć tutaj dosyć duże utrudnienia, jeżeli chodzi o ciągi komunikacyjne, głównie dla pieszych, bo samochody mniej więcej podobnie dojeżdżają i do stacji paliw, czy do restauracji spod Złotego M. W tym miejscu możemy też dokładnie zaobserwować, że trwają już pierwsze prace bezpośrednio przy jakichś wykopach głębszych, ale oczywiście wszystko będzie się składać do tego, że najpierw muszą się rozpocząć wszelkiego rodzaju prace przy przekładaniu sieci i tego typu obiektów. Też, co warto powiedzieć, to jest to, iż ta stacja będzie budowana, znaczy przez tą stację tarcza TBM przewidzi się mniej więcej za jakoś rok, półtora roku, więc oni tutaj naprawdę mają całkiem dużo czasu jeszcze zanim faktycznie TBM się tutaj pojawi, bo TBM będzie się wylecieć oczywiście po kolei przez wszystkie stacje i dopiero na samym końcu doszedł do jako ostatniej stacji w tym miejscu i później już bezpośrednio do stacji metra Bemowo. W związku z czym tarcza musi się przewiercić przez tą stację, ale to będzie dopiero realizowane później. Tutaj mamy oczywiście całe zaplecze techniczne, budowy, no i widać jeszcze resztki pętli, wszystkie wioty stare w tym miejscu są demontowane, ekspedycja będzie wyburzona, stada dla autobusów, tramwajowa zostaje. No i tak to mniej więcej wygląda. Też pętla tramwajowa ma być użytkowana, z tego co pamiętam, mniej więcej przez cały okres czasu budowy. Przynajmniej wedle aktualnych zapowiedzi ma ją tutaj nie być usuwane bezpośrednio tory tramwajowe, więc dojazd tramwajowy w to miejsce ma być pozostawiony. I oby tak było, bo faktycznie mieszkańcy tutaj w okolicy może mają też teraz też trochę autobusów, tutaj jadą bezpośrednio do metra Bemowo, ale tramwaj to tramwaj. Zawsze lepiej, znaczy ja przynajmniej lubię pojechać tramwajem, bo zawsze jest przewidywalny, że on przyjedzie o tej godzinie, a nie tak jak autobusy, niektóre, zwłaszcza tutaj, znikają i się pojawiają dopiero w jakichś 15-20 minutach. Także tak, tak to faktycznie wygląda. Natomiast sama pętla autobusowa nowa jest w tym miejscu. Na minus nowej pętli tymczasowej jest to, że jest całkiem mała.
znajduje się bezpośrednio w pętli tramwajowej i to, że na samej pętli nie możemy wsiąść do autobusów, tylko i wyłącznie z tych przystanków dla autobusów, które jadą dalej prosto w kierunku metra BMW. Tylko do tych autobusów można wsiąść i została zbudowana nowa przewiązka, aby dało się przejechać przez ulicę Górczewską. Dobrze, przekręcamy się dalej, bo dużo już bezpośrednio o samej stacji powiedziałem, a mamy przecież kolejny obiekt techniczny. Wentylatornia VZ3, która właśnie w tym miejscu się znajduje. Sama wentylatornia, jak widzicie, znajduje się bezpośrednio w samym środku Chrzanowa i całkowicie zamknęła kolejną ulicę, przez to linia 249 właściwie do Chrzanowa nie dojeżdża. Ale kursuje, chociaż nie będzie kursować z tego, co widziałem w wakacje. Natomiast to nie zmienia faktu, że dookoła tego całego placu budowy mamy oczywiście zrealizowany chodnik tymczasowy, aby dało się przejść naokoło, oraz inne elementy, takie żeby wszystko było oczywiście bezpiecznie, czyli zachowany płot i tak dalej, żeby dało się jakoś objechać. Ogólnie ten plac budowy w teorii da się objechać samochodem, ale jednak autobusy, jak widać, nie mogły tędy pojechać dalej nawet, bo nie by się nie mieściły bezpośrednio na wszystkich zakrętach i to mógłby być problem. Natomiast dalej widzimy już kolejną stację metra i to jest ta sławna stacja metra. To się znajduje pośrodku w teorii pola, ale w praktyce pełno tu osiedli i powstaje coraz to więcej osiedli. Mówię tu oczywiście o stacji metra Chrzanów, która w tym miejscu ma swoje zaplecze budowy. Sama ulica jest całkowicie aktualnie nieprzejezdna, jak widzicie, kończy się i zaczyna się plac budowy, a przejście dla pieszych jest pozostawione na tym jednym z chodników, który tutaj był po lewej stronie, czyli po stronie wschodniej całej ulicy. Też ogólnie dojazd do wszystkich garażów został zapewniony, taką drogą trochę na okrągło, ale na szczęście to jest tutaj cały czas zachowane. Sama stacja nie będzie miała bezpośrednio wyjść po drugiej stronie ulicy Szeligowskiej, w związku z czym linia 743, którą tutaj widzimy, właśnie przejechała, nie będzie zamykana ta ulica, więc ta linia autobusa tu będzie sobie na spokojnie jeździć, ale nie będzie też przez to wyjść po drugiej stronie tej ulicy w związku z planowaną przebudową tutaj i połączeniem tej ulicy z Nowoczuchowską. To jest dosyć duży minus, bo faktycznie tu powstanie dosyć duże skrzyżowanie, a przejścia będą tylko i wyłącznie po jednej ze stron całego skrzyżowania, co jest oczywiście na minus. Mamy oczywiście wszędzie ogrodzenie, jest wyrównywane i likwidowana cała stara infrastruktura, która jest w okolicy, czyli stare ulice. No i oczywiście dojazdy do jakichś innych posesji, innych placów budowy też są zapewnione. Na pewno możecie zwrócić uwagę na ten budynek po prawej stronie, że on jest dosyć blisko samego placu budowy. Tak, on jest za blisko. I z tego co pamiętam, on jest cały czas pusty i nie jest zamieszkały w związku z tym, że oficjalnie dojazd tego budynku nie jest możliwy w związku z tym, że budowa metra i jeszcze się nie zakończyła. Więc to jest dosyć ciekawe, co tu faktycznie jest realizowane. Ale tak, faktycznie ten budynek po prawej stronie jest bardzo blisko stacji metra, chociaż z tego co pamiętam, stacja metra jest trochę bardziej pod ulicą, w związku z czym nie będą tam prowadzone aż takie prace bezpośrednio przy ścianach szczelinowych przy wykopywaniu tego miejsca. No dobrze, przenosimy się dalej. A co tam? Do kolejnego obiektu, który się znajduje przed nami. Jest to obiekt też znajdujący się... No dobrze, ten obiekt znajduje się najbardziej z wszystkich obiektów, które teraz są budowane w ramach metra, na polu. No dosłownie na polach uprawnych. Wentylatornia V01 znajduje się dokładnie w tym miejscu. I nie powiecie mi, że nie znajduje się na polu. Tutaj oczywiście chodziło mi o wentylatornię VZ2, jak mieliście napisane na ekranie. Tak, faktycznie ta wentylatornia jest na środku pola i tu będzie oczywiście wentylatornia szlakowa do samego tunelu, który będzie się znajdować pod tymi wszystkimi polami, ale nie ukrywajmy się, deweloperzy niedługo się pewnie rzucą na te tereny i szybko tutaj zostanie wybudowana i ulica, która będzie łączyć Karolin z Chrzanowem, bo to jest planowana ulica, i pozostałe osiedla w tej całej okolicy. Na razie powstaje tylko wyłącznie ulica, właściwie droga dojazdowa do placu budowy, to możecie zobaczyć właśnie tutaj na dole. Natomiast przed nami oczywiście stacja krańcowa. Stacja Karolin, która się w tym miejscu będzie znajdować. Tutaj prace faktycznie są najbardziej zaawansowane, bo ta stacja metra będzie pierwszą, przez którą tarcza będzie się przeciągać. Chodzi oczywiście o stację Karolin. W tym miejscu trwają już prace nawet przy ścianach szczelinowych i ogólnie są najbardziej zaawansowane i większość prac jest tutaj właśnie w tym miejscu realizowana. Same ulice, które są w tej okolicy, zostały albo przeniesione, albo całkowicie zamknięte, tylko i wyłącznie dojście dla pieszych. To jest oczywiście zrozumiałe w związku z czym, że ta stacja się znajduje bezpośrednio w tym miejscu, na samym środku dosyć, no, na razie małego skrzyżowania, ale ulice w tym miejscu były. Natomiast teraz już ich nie ma, w dużym skrócie.
Sama ulica Połuczyńska będzie cały czas przejezdna. Będzie mieć dwa pasy przez cały okres budowy, lecz będzie przesuwana przez plac budowy w różne miejsca. Także przejezdność będzie tutaj zachowana na cały okres budowy, ale będzie w dużych miejscach, chociaż domyślam się, że to dużych już zmian dla kierowców nie będzie robiła. Będzie wędrować podobnie jak skrzyżowanie i całe rondo przy budowie stacji metra Bemowo. Natomiast co tu jeszcze możemy zobaczyć przy samej budowie, poza oczywiście ogrodzeniami, to tak. Oczywiście ściany szczelinowe są realizowane oraz takie ważne elementy jak bezpośrednio ekrany akustyczne. W niektórych miejscach możecie zobaczyć już montowane. Jak to będzie więcej ujęć z bliska, to zobaczycie. One są głównie po to wykonywane, by faktycznie oszczędzić mieszkańcom w okolicy dużego hałasu podczas realizowania właśnie ścian szczelinowych czy innych elementów podczas samej budowy. Dzięki czemu będzie trochę ciszej i mieszkańcy aż tak bardzo nie odczują tej budowy. Na pewno nie odczują też braku komunikacji miejskiej w związku z budową tej stacji metra, no bo tu po prostu komunikacji na razie zbytnio dobrej nie ma. Natomiast tak, co jeszcze możemy tutaj zobaczyć z bliska? Jest oczywiście dookoła całego placu budowy wytyczony chodnik tutaj w tym miejscu. Ulica Sochaczewska jest teraz całkowicie w tym miejscu odcięta, jest ulicą ślepą. Objazdy do ulicy Sochaczewskiej są dosyć odjechane w tym miejscu, natomiast sam chodnik dookoła placu budowy jest tutaj, jak widzicie, właśnie zapewniony. Tym ujęciem trochę pokazałem. Jest kręty, z teorii jest nawet oświetlone, ale z tego co widziałem, jak tutaj raz jechałem, to w nocy nie świeciło się jeszcze to oświetlenie LED-owe, ale podobno już teraz się świeci i to będzie tak wszystko wyglądać ładnie, żeby to się łączyło w jedną ładną całość. Oczywiście same skrzyżowanie w tym miejscu jest całkowicie zamknięte z ulicą Sochaczewską, no jest tylko możliwe dla pojazdów budowy, no i dla mnie, jak ja tam stałem na środku, latałem dronem. Natomiast tutaj mamy oczywiście ostatnią stację na całej trasie, ale to nie jest stacja dla pasażerów, to jest stacja techniczno-postojowa Karolin, czyli STP Karolin. Jest to ogromny obiekt faktycznie, jeżeli chodzi o budowę metra. Jest to największy obiekt na całej drugiej linii metra. Tak, to jest naprawdę obiekt ogromny. No i tak, co mogę powiedzieć o samym STP? Trochę może liczb i trochę ciekawostek bezpośrednio z samej ulotki od metra. Sama powierzchnia terenu w granicach opracowania to jest właśnie tej stacji tylko i wyłącznie techniczno-postojowej 411 tysięcy metrów kwadratowych. Powierzchnia zielona łącznie to będzie 305 tysięcy metrów kwadratowych, pozostałe powierzchnie 150 tysięcy, powierzchnia utwardzona 117 tysięcy metrów kwadratowych. Całkiem dużo, tak? Oczywiście nie może zabraknąć nowych trawników, 201 tysięcy metrów kwadratowych, nowe drogi projektowane 43 tysiące metrów kwadratowych, czy chodniki projektowane ponad prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych. Same obiekty, które powstaną w tym miejscu, to jest ich całkiem dużo, ale oczywiście jest też parę problemów. Jak widzieliście, w tym miejscu jest cały czas ta betoniarnia. I oni cały czas się stąd nie wynieśli. Widzieliście też tabliczkę, która się znajduje u nich na płocie i jest to rozwieszona w różnych miejscach na całym placu budowy, znaczy na samym ich ogrodzeniu tego obiektu, i on się znajduje na samym środku bezpośrednio STP. Cały czas, z tego co można tutaj zobaczyć, się nie dogadali. Miasto z bezpośrednio właścicielem tych terenów, a propos dogadania się, czy te tereny w końcu przejdą na stronę wykonawcy. Na razie nie mamy tego dogadanego, w związku z czym budowa ma po środku całego placu budowy taką oto i dziurę. Oby się oczywiście udało wszystkim jak najszybciej dogadać i nie żeby było jak najszybciej, tylko żeby wszyscy byli zadowoleni. Jedna i druga strona, jeżeli chodzi bezpośrednio o właścicieli tych działek i oczywiście jeżeli chodzi o metro, czyli wykonawcę. Znaczy metro, czyli inwestora, który jest inwestorem pośrednim miasta stołecznego Warszawy. W tym miejscu może trochę zobaczymy ciekawostek na temat samego miejsca. Po prawej stronie możecie zobaczyć duży plac. To jest plac, gdzie będzie, tak samo jak na STP Kabaty, duży parking. I w tym miejscu będzie można się zaparkować, no i oczywiście później po uzyskaniu przepustki czy innych rzeczy wejść na bezpośrednio samą techniczną postojową stację. W tym miejscu dalej mamy kolejne obiekty, kolejne duże hale, które będą się znajdować na terenie całego STP. Jest ich co niemiara i o samym STP mogą zrobić cały osobny odcinek, pewnie jest 30-minutowy, więc tutaj będę się starać jak najbardziej to skrócić. No w dużej mierze aktualnie prace budowlane się ograniczają do tego, że
Tutaj trwają prace przy wyrównywaniu całego tego terenu, przygotowaniu pod tą budowę. Chociaż tutaj dużo nie trzeba robić, bo z tego co wyczytałem w informacjach, sam teren musi być oczywiście płaski. On jest naturalnie już płaski i jest położony nad poziomem Wisły od 20 do 32 metrów. Także jest całkiem nisko, bym powiedział, mimo wszystko. No i tutaj oczywiście są różnego rodzaju kontenery, placy budowy. Tutaj z tego co pamiętam na samym STP są aż dwa biura budowy zlokalizowane. No i to się tutaj wszystko dzieje, jest uporządkowane, wszystkie budynki na trasie poza betoniarnią zostały już wyburzone, no i prace faktycznie tutaj już są realizowane. Ja też tutaj muszę powiedzieć, że cały czas Metro Warszawskie ostatecznie nie dogadało się, czy no, Miasto Stołeczne Warszawa, czyli Metro Warszawskie z wykonawcą a propos waloryzacji kosztów. Cały czas tylko i wyłącznie było porozumienie słowne. Nie mieliśmy jeszcze cały czas podpisanej umowy ostatecznie. Jest to do zrealizowania niedługo, ale kiedy? No nie wiemy. Niestety cały czas na ten temat dużo nie wiemy. Dobrze, tak mniej więcej wygląda ta cała budowa. Ja na koniec jeszcze tylko powiem, po co jest STP budowane, bo cały czas, co jakiś czas mi się pojawiają tego typu pytania. Stacja techniczna postojowa jest budowana po to, aby tam były serwisowane, naprawiane i przechowywane pociągi metra. Nie w tunelu, tylko właśnie w takim miejscu. Nie ukrywajmy, że też dla maszynistów jest lepiej, kiedy mogą wsiąść bezpośrednio z takiej stacji technicznej postojowej, a nie z działających stacji metra. W związku z czym właśnie to w tym miejscu powstaje. Całe serwisy, przeglądy i inne elementy będą realizowane w tym miejscu. Nie mówiąc oczywiście o myciu pojazdów, które też muszą być myte co jakiś czas. Nie mówię tu oczywiście o jakichś sytuacjach skandalicznych i które na przykład to jest graficiarze, tylko mówię o codziennym użytkowaniu. Pojazdy się cały czas brudzą, jeżeli jeżdżą w tunelu. Od różnych rzeczy, które się znajdują tam, chodzi oczywiście o kurz, który jednak co jakiś czas się zbiera w tych miejscach. Także stacja techniczna postojowa to nie tylko i wyłącznie serwisy, to dużo więcej. To jest też cała administracja, która w tym miejscu będzie się znajdować i zaplecze techniczne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo tu będzie też miała siedzibę swoją straż pożarna, metra czy inne elementy. Ale o STP to jeszcze dużo będę wam mówić razy, jak będę nagrywać te filmy o metrze, więc spokojnie, może kiedyś będzie sam film tylko i wyłącznie o tym, co tu faktycznie powstaje, bo jest tego co niemiara. Samo STP, jak faktycznie już się rozpoczną prace budowane na całym odcinku, będzie ogromnych rozmiarów i jeszcze więcej będę musiał tutaj nagrywać. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam do wspierania i wchodzenia na mój serwer na Discordzie. Link do niego oczywiście w opisie. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o metrze, macie też link w opisie bezpośrednio do grupy na Facebooku, co się dzieje w metrze, która jest zrobiona przez koło miłośników metra. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć ciekawostek? Kolejny film z tej inwestycji powinien się pojawić za 2 miesiące, czyli jakoś mniej więcej w czerwcu. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro najprawdopodobniej chyba w Ożarowie, ewentualnie na zajezdni Anopol. Natomiast w czwartek już najprawdopodobniej w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Cześć!